Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Zwolennicy energetyki jądrowej jak ognia unikają kwestii kosztów. Zamiast tego starają się zamknąć dyskusję wątpliwości, zbywając jako nieracjonalne i nienaukowe. Niektóre argumenty, które sami proponują, są jednak zgoła ezoteryczne. Elektrownia jądrowa ma wszystko, czego trzeba wielkiemu infrastrukturalnemu projektowi w starym stylu. Jest monstrualnie kosztowna, wymaga scentralizowanego planowania i takiegoż zarządzania systemem energetycznym. Potrzebuje kontroli państwa i można ją przedstawić w kategoriach postępu, przynajmniej tak, jak był on definiowany w połowie XX wieku. Dzień dobry Państwu, tu audycja Czy masz świadomość? Państwa i moim gościem jest dzisiaj Kacper Szulecki. Dzień dobry Panie Kacprze. Dzień dobry. Kacper Szulecki pracuje w Instytucie Nauk Politycznych i Centrum Studiów nad Sprawiedliwą Transformacją na Uniwersytecie w Oslo. Jest też profesorem Centrum Badań Energetycznych w Norweskim Instytucie Spraw Zagranicznych. A ja przeczytałem pana felieton, który ukazał się w jednym z ostatnich wydań Kultury Liberalnej. Felieton pod tytułem Jądrowa numerologia. No i pierwsze pytanie do pana. Jak pan postrzega energetykę jądrową Anno Domini 2020 w Polsce? Jeżeli chodzi o stan obecny, to znaczy rzeczywiście rok 2020, to cały czas tak naprawdę rozmawiamy o pewnej fantazji, to znaczy czymś, czego realnie nie ma. Projekt jądrowy w Polsce od wielu lat stoi w miejscu, w tym sensie, że dyskutujemy o nim, właściwie cały czas pojawiają się te same argumenty. Gdyby czytać tekst powiedzmy z 2010 roku, to właściwie argumenty i za, i w większości te przeciw też są te same. A przypomnijmy, że Polska ma już dość długą tradycję budowania i niezbudowania elektrowni jądrowej, bo pierwsze plany budowy reaktorów pojawiły się jeszcze w czasach Gomułki. Wtedy był pomysł budowania elektrowni jądrowej na rzece Narwi, czy nad rzeką Narwią. Potem w czasach Gierka znowu powrócono do tego pomysłu, a potem w 1982 roku jedną z pierwszych decyzji rządu, czy też właściwie może władzy stanu wojennego, to znaczy ekipy Jaruzelskiego, było właśnie zatwierdzenie planu budowy elektrowni w Żarnowcu, która była formalnie budowana do 90 roku i dopiero wtedy tą budowę przerwano. W pewnym sensie niewiele się zmieniło, to znaczy dalej nie wiemy, gdzie ta elektrownia miałaby być budowana, dalej do końca nie wiemy, ile tych elektrowni miałoby być. W tej chwili rząd mówi o 6 reaktorach, w sumie do 9 gigawatów energii. Ale konkretów brak też tak naprawdę technologii i wybranego partnera strategicznego, to znaczy kogoś, kto rzeczywiście by tę elektrownię był w stanie zbudować, bo wiadomo, że musiałby być to partner zagraniczny. Także na dzień dzisiejszy polska elektrownia jądrowa ciągle jest raczej planem, czymś, co jest zapisane na kartce, a nie czymś, co gdzieś tam na horyzoncie realnie istnieje. A dlaczego pan uważa, że te argumenty zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Polsce są ezoteryczne? Tutaj musiałbym trochę więcej wytłumaczyć. Może zacznę od tego, że jakby podstawowe argumenty za budową elektrowni jądrowej są oczywiście bardzo sensowne i trzymają się kupy, że tak powiem brzydko. To znaczy wiemy, że mamy system energetyczny oparty na węglu, który jest bardzo wysokoemisyjny, jest najbardziej emisyjnym rodzajem paliwa w energetyce.
zwłaszcza węgiel brunatny, a mamy największą elektrownię na węgiel brunatny w Europie, Bełchatów. I skoro mamy osiągnąć neutralność klimatyczną i zdekarbonizować ten system, czyli obniżyć, a docelowo pozbawić w ogóle emisji dwutlenku węgla, to musimy szukać takich źródeł, które będą w stanie to zapewnić. I myśląc w kategoriach tego jakby dzisiejszego systemu węglowego opartego na wielkich elektrowniach, które są rozmieszczone w kilku jakby miejscach w kraju i do których dostosowana jest sieć, dość naturalnie myślę, że przychodzi myśl o tym, że no może wystarczyłoby po prostu zastąpić je elektrowniami jądrowymi. W ten sposób można powiedzieć, że no jakby rozwiązujemy ten problem. To jest coś, co nie powinno być kontrowersyjne. No ale tu pojawiają się wątpliwości. Wątpliwości, które nie są chętnie dyskutowane. I tak jak pisałem i to jak czytał pan w tym wstępie, kiedy próbuje się w polskiej dyskusji podnosić pewne wątpliwości, to bardzo szybko jakby ta dyskusja się polaryzuje i osoby zgłaszające wątpliwości są spychane do takiego narożnika, w cudzysłowie, foliarstwa, to, tak jak się to teraz mówi, to znaczy oskarżane o nieracjonalność i antynaukowość, bo rzekomo nauka jednoznacznie stoi po stronie atomu. To nie jest prawda. To znaczy, rzeczywiście, Międzynarodowy Panel do spraw Zmian Klimatu, IPCC, mówi w swoich raportach dość jednoznacznie i trudno z tym polemizować, że energetyka jądrowa musi być częścią rozwiązania, przynajmniej w tym średnim okresie dotyczącym walki ze zmianami klimatu. Po prostu te reaktory, które już stoją w wielu krajach na świecie, dostarczają setki terawatogodzin energii, która jest rzeczywiście bezemisyjna albo przynajmniej niskoemisyjna. I jeżeli nie ma dla nich alternatywy, nie ma sensu tak naprawdę jej szukać. Natomiast czymś zupełnie innym jest pytanie o to, czy w związku z tym, że atom jest częścią globalnego rozwiązania, czy w związku z tym Polska powinna rzeczywiście inwestować w energetykę jądrową. I tu pojawiają się dwa problemy. Pierwszy to są koszty. Tak jak pan już przeczytał, elektrownia jądrowa jest monstrualnie drogim projektem i pisze też o tym w tym tekście, wspominając przede wszystkim przykład brytyjski, to znaczy ciągle pozostającą w budowie elektrownię Hinkley Point C, która budowana jest już od wielu lat, natomiast od 2014 roku ma zatwierdzone coś, co się nazywa w energetyce kontrakty różnicowe, to znaczy stałą cenę, jaką będzie uzyskiwać francuski EDF, który buduje tę elektrownię, za każdą megawattogodzinę sprzedaną i wyprodukowaną w tej elektrowni. No i ten jakby poziom ceny prądu z Hinkley Point C w tym momencie jest mniej więcej trzykrotnie wyższy niż aktualna cena rynkowa. To znaczy, że tą różnicę, te 2/3 będzie musiał dopłacić brytyjski konsument. To jest tylko jeden z przykładów, tak, bo o kosztach można rozmawiać na różne sposoby. Natomiast kolejnym jeszcze elementem dotyczącym polskiej dyskusji jest czas. Wiemy, że musimy zdekarbonizować naszą gospodarkę. Mamy mniej więcej jakby taki orientacyjny punkt, zresztą już teraz przyjęty oficjalnie nie tylko w ramach porozumienia paryskiego, ale też przez polski rząd i Ministerstwo Klimatu. To znaczy, że do 2050 roku powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną. I jakby, czyli przestać być emitentem netto. Natomiast wszystkie projekty realizowane w Europie obecnie, projekty jądrowe, przekraczają planowany czas realizacji wielokrotnie. I dodatkowo jeszcze tutaj wydaje mi się, że bardzo ciekawym argumentem jest coś, co podnieśli eksperci z Klubu Jagiellońskiego w takim tekście niedawno opublikowanym Zaspaliśmy na atom, opublikowanym w ramach spięcia, czyli takiej współpracy pięciu redakcji. Więc Paweł Musiałek i Michał Wojtyło w tym tekście twierdzą, że
podjęcie teraz decyzji dotyczącej wyboru technologii, która jest już jakby znana i w pewnym sensie nie jest innowacyjna, to znaczy atom jest jakby technologią dwudziestowieczną, w związku z tym nie generuje żadnych jakby wartości dodanej, jeżeli chodzi o innowacyjność gospodarki, to może w pewnym sensie zabetonować innowacje w gospodarce w Polsce, bo kiedy te elektrownie wreszcie staną, no powiedzmy, że rząd mówi, że po 2033, myślę, że realnie powinniśmy mówić po 2040, może się okazać, że po prostu obraz systemu energetycznego będzie już kompletnie inny niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Że pojawią się nowe technologie, zupełnie nowe rozwiązania i nowe sposoby myślenia o energetyce, do których atom nie będzie pasować. A to oznacza, że tak naprawdę wsiądziemy do pociągu, który jedzie nie w tym kierunku, w którym zmierza świat i w którym rzeczywiście będzie przyszłość. A jeśli chodzi o koszty, to jakie jeszcze, nie wiem, liczby czy jakie argumenty mógłby pan przytoczyć, które no, raczej nie skłaniają do tego, żeby podejmować decyzję o budowie? Kwestia kosztów, tak jak mówiłem, można do niej podchodzić różnie. Zwolennicy atomu nie lubią rozmawiać o kosztach w tym sensie, że nie lubią podejmować dyskusji o kosztach prądu z elektrowni jądrowych, przez to, że rzeczywiście on najczęściej w tych nowych projektach wychodzi bardzo drogo, chociaż tu pojawia się argument taki, że no dobrze, ale to jest przecież stabilne źródło energii, które jest jakby stale dostępne, w związku z tym jakby należy doliczyć do tych kosztów stabilność systemu, w pewnym sensie koszty obsługi systemu elektroenergetycznego dzięki elektrowniom jądrowym są niższe, w związku z tym gdzieś tam to się powinno balansować. Natomiast tego tak naprawdę nie potwierdzają żadne badania w dziedzinie ekonomii energetyki, dlatego że wiadomo wyraźnie, że koszty systemowe są bardzo mocno przeszacowywane przez firmy sektora energetycznego i przez operatorów sektora energetycznego, dlatego że po prostu im się łatwiej żyje. To znaczy jakby mówienie o wysokich kosztach systemowych niestabilnych źródeł, takich jak źródła odnawialne, to jest argument charakterystyczny dla energetyki konwencjonalnej, która jakby widzi w tym swoją przewagę. Natomiast jeżeli rozmawiamy rzeczywiście o kosztach energii, no to poza tym przykładem Hinkley Point można też na pewno mówić o dwóch pozostałych ważnych w tej chwili europejskich projektach nowych elektrowni jądrowych. To jest fiński reaktor Olkiluoto 3, który miał zacząć pracę w 2009 roku, ale w sierpniu tego roku już przeniesiono go po raz kolejny na luty 2022, czyli jeszcze ponad rok. Również ponad 10 lat opóźniony jest reaktor francuski w Flamanville i w tym czasie ten właśnie francuska budowa podrożała z 3,9 miliarda do 14,6 miliarda dolarów. To jest gigantyczny koszt. Biorąc pod uwagę to, że to nie jest jakaś ogromna elektrownia, to po prostu coś, co zastępowałoby, wydaje mi się, jedną z większych elektrowni w polskim systemie, natomiast na pewno nie jest to skala bełchatowa. Także to są ogromne wydatki, wielkie koszty kapitałowe, które trzeba ponieść i w jakiś sposób przyciągnąć inwestora w taki sposób, żeby on nie ponosił ryzyka, to oznacza właściwie upublicznienie tego ryzyka. Czyli państwo staje się jakby żyrantem, natomiast koszty są spychane przede wszystkim na konsumentów w długim terminie. W ten sposób budują reaktory Rosjanie, czyli Rosatom, który aktualnie prowadzi taką bardzo, bardzo szeroką kampanię na całym świecie, budując reaktory chociażby na przykład w Bangladeszu czy w kilku państwach afrykańskich. Model finansowania tych elektrowni jest taki, że jakby cały koszt elektrowni jest odzyskiwany potem przez wiele lat przez wysokie ceny prądu od konsumentów. Także no, zawsze ktoś musi za to zapłacić i generalnie no, niestety
Zwykle są to obywatele. A pojawia się też w pana tekście kwestia kosztów składowania odpadów, liczba 8. Może pan to przybliżyć? Tak, to jest 8 milionów dolarów, na tyle wycenia amerykański Nuclear Energy Institute koszt składowania odpadów tylko z jednego reaktora przez rok. Natomiast to jest koszt, który musi być ponoszony przez co najmniej 100 lat. To jest też tak orientacyjnie tak naprawdę, dlatego że te najbardziej niebezpieczne odpady muszą być składowane przez dłuższy czas. I co ciekawe, chociaż sektor jądrowy działa już od, no właściwie komercyjnie od lat 60., to tak naprawdę tylko trzy kraje, Finlandia, Francja i Szwecja, mają jakieś konkretne plany dotyczące tego długoterminowego składowania najbardziej niebezpiecznych odpadów. I myślę, że to jest kolejny koszt, który tak naprawdę trzeba doliczyć, o którym mało się mówi, przez to, że tak naprawdę on jeszcze nie jest widoczny, dlatego że odpady są w tym momencie składowane na terenie elektrowni jądrowych i w bardzo niewielu przypadkach są tak naprawdę przenoszone do innych składowisk, gdzie jeszcze do tego tak naprawdę oprócz samego składowania trzeba doliczyć transport, ochronę tego transportu. Wiemy, że tego typu właśnie przemieszczania materiałów radioaktywnych bardzo często wiążą się z protestami społecznymi, a to z kolei oznacza, na to zwracają uwagę na przykład niemieccy eksperci, że tak naprawdę trzeba doliczyć do tych kosztów jeszcze koszt ochrony tych konwojów przed protestami, zamykania dróg, jakby całego tego, no nie wiem, mobilizacji policji i tak dalej. Wiem, że to może brzmieć już jak argument naciągany, ale tak naprawdę z punktu widzenia kogoś, kto musi tym zarządzać, czyli z punktu widzenia władz państwowych, powiedzmy, to są ważne rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Dlatego, że inne źródła energii po prostu nie mają tego typu kosztów. W ogóle jakby nie pojawiają się tam takie problemy. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Kolejna liczba, która się pojawia u pana, to 55,6. 55,6 to jest liczba milionów metrów sześciennych wody, którą potrzebuje rocznie na chłodzenie swoich reaktorów czeska elektrownia jądrowa w Dukowanach na południu Czech. Tu jeszcze mógłbym dodać, Czesi mają dwie elektrownie jądrowe w Temelinie i właśnie w Dukowanach. One obie są chłodzone wodą z rzek. Temelin leży nad Wełtawą. To jest, jak wiadomo, największa rzeka w Czechach i jej woda w Wełtawie płynie średnio z prędkością 25-30 metrów sześciennych na sekundę. Natomiast woda w Igławie, czyli w tej małej rzeczce, która chłodzi Dukowany, płynie z prędkością 5 metrów sześciennych na sekundę, a latem, kiedy wysycha, osiąga już taki naprawdę krytyczny poziom 1,2 metra sześciennego na sekundę. To są wszystko dane, które udało mi się uzyskać od operatora tych elektrowni, czyli czeskiej firmy ČEZ. I ČEZ dość otwarcie przyznaje, że w przypadku Dukowan ten poziom przepływu rzeki Igławy latem robi się już rzeczywiście naprawdę krytycznie niski. Tymczasem właśnie zatwierdzono budowę kolejnego reaktora, żeby zastąpić ten już niedługo wychodzący z użycia pierwszy reaktor w Dukowanach. I tu pojawia się rzeczywiście bardzo, bardzo istotny problem, coraz istotniejszy w naszym regionie, ale w ogóle jakby dość trudny orzech do zgryzienia dla sektora jądrowego, bo oprócz tego, że energetyka jądrowa może być elementem rozwiązania w walce ze zmianami klimatu, to w pewnym sensie pada ona też ich ofiarą, dlatego że ten obniżający się poziom wód w rzekach i podwyższająca się temperatura rzek, bo to też jest dość istotne, to jest coś, co właśnie wiąże się ze stale podnoszącą się średnią roczną temperaturą
powiedzmy, patrząc tylko na Europę, widzimy, że z podobnymi problemami borykają się Francuzi, którzy latem muszą wyłączać lub zmniejszać moc elektrowni jądrowych przez to po prostu, że temperatura wody w rzekach robi się zbyt wysoka i one się nie nadają do chłodzenia reaktorów. Tak samo było też ostatnio na Węgrzech. Także dość ważnym problemem dla Polski jest chociażby to, że nasz kraj jest jednym z najsuchszych w Europie. Czyli woda jest w ogóle już problemem w tej chwili. Także mówienie tutaj o jakby takim bezpieczeństwie całorocznym wytwarzania elektrowni jądrowych jest dość problematyczne. No właśnie, to też mnie tak zdziwiło, no bo z takich trendów, które są wskazywane, jeśli chodzi o geopolitykę, o kwestie przyszłych konfliktów, to woda staje się no bardzo strategicznym surowcem, który no jest istotny w tych globalnych grach, czy przewidywaniach, co się będzie działo za te 20, 30, 40 lat. A ja jestem ciekawy, bo pojawił się ten wątek właśnie kosztów energii, wątek składowania tych odpadów i wątek wody. Ciekawy jestem, czy pan, przyglądając się tej debacie w Polsce aktualnie, no może za czasów PiS-u, z rządu PiS-u, czy te elementy, te wątki trzy są pana zdaniem dostatecznie poddawane dyskusji, refleksji? Mam wrażenie, że nie. Niestety jakby całość dyskusji na temat energetyki jądrowej jest dość zamknięta i prowadzona w taki sposób bardzo odgórny. Nie do końca wiem, w jaki sposób tak naprawdę podjęto tę decyzję, znaczy w którym momencie w rządzie pojawiła się jakby konkluzja, że Polska musi rzeczywiście postawić na energetykę jądrową. Tu warto powiedzieć, że jeszcze w czasie no nie wiem, kampanii wyborczej do wyborów w 2015 roku w Prawie i Sprawiedliwości absolutnie nie było konsensusu dotyczącego energetyki jądrowej. Nawet można by powiedzieć, że PiS było taką bardziej atomosceptyczną siłą na polskiej scenie politycznej. To wynika z jakby wewnętrznych podziałów w tym i w Zjednoczonej Prawicy i w ogóle w ramach PiS, poszczególnych frakcji, które tam działają. I jeszcze tak naprawdę w okolicach 2017 czy nawet 2018 roku wyraźnie było widać, że ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski nie był wcale zwolennikiem energetyki jądrowej. Tak naprawdę tym dwie rzeczy, które się pojawiły, które wyraźnie zaczęły ciążyć w tą stronę, to jest po 2018 roku i po szczycie klimatycznym w Katowicach. Widać zdecydowanie, że świadomość tego, że dekarbonizacja jest nieunikniona i że polityka klimatyczna to nie jest ani narzucone z zewnątrz moda, ani jakieś takie zło konieczne, tylko po prostu coś, z czym rzeczywiście Polska musi się mierzyć. Dlatego zostało powołane też Ministerstwo Klimatu. Jakby ta świadomość bardzo zmieniła podejście w ogóle do energetyki. Z takiego bardzo życzeniowego, dotyczącego jakby utrzymywania węgla jak najdłużej się da, to słynne 200 lat węgla, o którym mówił Andrzej Duda na szczycie ONZ w Nowym Jorku. I nagle okazało się, że nie 200 lat, tylko tak naprawdę gdzieś przed 2050 będziemy musieli się z tego węgla w jakiś sposób wyczołgać. A być może ten sektor upadnie sam z siebie jeszcze wcześniej z przyczyn ekonomicznych. I jakby w tym momencie pojawia się rzeczywiście pomysł energetyki jądrowej. Natomiast
on jest przedstawiany raczej jako takie coś, co po prostu jest, nie ma alternatywy. To znaczy, to jest jedyna możliwość, jedyna racjonalna możliwość, a w związku z tym koszty zaczynają grać drugorzędną albo nawet trzeciorzędną rolę, przez to, że mówimy przecież o bezpieczeństwie ekonomicznym kraju. Kiedy mowa o bezpieczeństwie narodowym, czyli o jakby takich najbardziej podstawowych interesach państwa, no to nie możemy rozmawiać o kosztach, nie możemy tutaj wprowadzać takich prostych ekonomicznych kalkulacji, bo są rzeczy ważniejsze, na przykład utrzymanie systemu elektroenergetycznego w stanie stabilnym. I w ten sposób jakby się tą dyskusję rzeczywiście zamyka, to znaczy używając tych argumentów bezpieczeństwa na różnych poziomach. Problem w tym, że tak naprawdę polski system elektroenergetyczny już teraz nie gwarantuje bezpieczeństwa energetycznego, co wiedzą wszyscy tak naprawdę, którzy nie mieszkają w dużych miastach, tylko wystarczy, że mieszkają kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, czy Wrocławia, czy Krakowa. I pewnie są w stanie bardzo prosto policzyć, ile godzin w roku czy w miesiącu mają przerw w dostawie prądu. W tym sensie jakby straszenie blackoutem jest bardzo takim demagogicznym argumentem ze strony decydentów w systemie energetycznym. Ale to bezpieczeństwo rzeczywiście w jakiś sposób zastępuje jakiekolwiek inne dyskusje i ono jest czymś, z czym polemizować rzekomo nie wolno. Dlatego te argumenty ekonomiczne właśnie są jakby spychane na dalszy plan, chociaż systemu finansowania, co przyznaje również Ministerstwo Klimatu, jakby pomysłu na to, jak mają być finansowane te planowane reaktory, dalej nie ma. I ostatnie pytanie. Gdyby pan został doradcą ministra do spraw klimatu, to co by pan doradzał, jeśli chodzi o kwestie właśnie energetyczne i tej elektrowni? To jest bardzo trudne pytanie oczywiście, bo zdaję sobie sprawę z tego, z odpowiedzialności ogromnej, która ciąży na ludziach kierujących systemem elektroenergetycznym. Natomiast wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo pomogłoby również im to odblokowanie i otwarcie dyskusji. A żeby to zrobić, trzeba po pierwsze dopuścić w ogóle głosy społeczeństwa obywatelskiego, czyli różnych instytutów badawczych i różnych grup interesu i różnych grup obywatelskich do tego, żeby autentycznie uczestniczyć w tej debacie. To, że tak naprawdę w tej chwili to nie ma miejsca, bardzo dobrze pokazuje długość konsultacji społecznych, jakie organizuje Ministerstwo Klimatu. Na przykład projekt polityki energetycznej Polski 2040, który był poddany konsultacjom latem tego roku w czasie wakacji i po prostu w terminie, który był zatrważająco krótki. Jakby też liczba interesariuszy, które zapraszano do tych dyskusji, jest zawsze bardzo mała. Dodatkowo jest problem z uzyskiwaniem danych, to znaczy, żeby móc na poważnie dyskutować o tym, jak ma wyglądać system energetyczny w perspektywie 20 czy 30 lat, musimy się opierać na jak najlepszych i jak najbardziej skomplikowanych modelach, takich jakby przewidujących jednocześnie fizyczny rozwój sieci, ale też te czynniki ekonomiczne. Żeby te modele działały w sposób możliwie realistyczny i oddający rzeczywistość, potrzebne są realne dane z tego, jak system funkcjonuje obecnie. Natomiast większość tych danych jest niejawna i trudna do uzyskania tak naprawdę, dlatego że i ministerstwo, i operator systemu niechętnie się nimi dzielą. Także żeby taką dyskusję prowadzić i żeby móc tak naprawdę sensownie doradzać, musielibyśmy po prostu odblokować i otworzyć także dostęp do tych danych, żebyśmy wtedy mogli tak naprawdę porównywać różne ścieżki potencjalnego rozwoju polskiej energetyki. Bo warto jakby odpowiedzieć, jaka jest ewentualna alternatywa. To jest pytanie, które jest rzeczywiście najtrudniejsze i które się samo ciśnie na usta, jeżeli ktoś krytykuje projekty jądrowe proponowane przez rząd. Moim zdaniem, i to widać zdecydowanie, że jeżeli chodzi o to, jak rozwijają się systemy energetyczne w innych krajach z podobnymi problemami jak Polska,
Odnawialne źródła energii są po prostu rozwijane szybciej i taniej niż energetyka jądrowa. To znaczy, zanim powstanie pierwszy polski reaktor jądrowy, zakładając, że powstanie, w terminie, w tym czasie mogłoby powstać już jakby wielokrotnie więcej megawatów mocy zainstalowanej z różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii, które, co jest istotne, mają różne charakterystyki. Dlatego, że wiadomo, że oczywiście energetyka wiatrowa ma swoje wady, no bo zawsze słyszymy, że wiatr nie wieje przez cały czas. Wiemy też, że słońce nie świeci przez cały czas, ale system przyszłości, tak jak wyobraża go sobie coraz więcej ekspertów, będzie systemem niezwykle dynamicznym i opartym na bardzo dużą ilość rozproszonych i synchronizujących się na różne sposoby źródeł. Dodatkowym na pewno elementem tego systemu będzie wodór, o którym teraz jest rzeczywiście dużo i głośno. Mówi się dużo i głośno. Niestety polityka energetyczna Polski 2040 o wodorze prawie nie wspomina prawie wcale. Także to jest kolejny element, w którym Ministerstwo Klimatu ma jeszcze sporo lekcji do zrobienia. Wiem, że tam trwają prace na ten temat, ale na pewno Polska może zdecydowanie więcej zrobić w temacie wodoru, który rozwiązuje podstawowy problem energetyki odnawialnej, to znaczy właśnie niestabilność, ponieważ może służyć do magazynowania energii może być wykorzystywany w czasie, kiedy nie jest dostępna. Także alternatyw tak naprawdę jest dużo. Pytanie tylko rzeczywiście jakby na ile rząd jest zdecydowany bronić nie tylko jakby systemu energetycznego w tym sensie, że zapewnić odpowiednią ilość energii dla polskiej gospodarki, ale na ile jest też zdeterminowany do tego, żeby bronić interesu spółek energetycznych, które są powiązane ze Skarbem Państwa, a co za tym idzie, wypłacają dywidendy do Skarbu Państwa. W związku z tym ich dobra kondycja finansowa jest w jakimś sensie w interesie państwa, co niestety tworzy takie trochę błędne koło, dlatego że w ten sposób energetyka jakby jest zablokowana i gdzieś stale powiela ten oligopol, który w tej chwili istnieje, co w gruncie rzeczy jest szkodliwe dla obywateli i prawdopodobnie też dla transformacji energetycznej. A jeszcze w takim razie dopytam o wątek, czy elementem rozwiązania pana zdaniem nie jest też kwestia oszczędzania energii i to oszczędzania przez nas, przez obywateli, bo myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę. Ciekaw też jestem, na ile ci, którzy, nie wiem, są, załóżmy, przeciwnikami elektrowni, na ile sobie zdają sprawę z tego, że na przykład to, że korzystają z mediów społecznościowych, że są cały czas podłączeni pod całą elektronikę, to, że jest internet, za chwilę internet rzeczy, że to po prostu chyba też pochłania mnóstwo energii. Absolutnie. Teraz w tym roku jakby przekonaliśmy się o tym jeszcze bardziej, dlatego że pojawiły się dane pokazujące, jak na przykład zwiększone użycie takich portali streamingowych jak Netflix, czy nawet środków komunikacji, którymi się w tym momencie posługujemy, jak Skype czy Zoom, jaki ma wpływ na zużycie energii przez to, że no ktoś musi te serwery utrzymywać, ktoś musi je zasilać i rzeczywiście to zaczyna się już robić naprawdę bardzo dużym elementem po stronie popytowej, czyli po stronie konsumpcyjnej tego systemu. Wiadomo, że te serwery można stawiać w takich miejscach, gdzie dostępna jest czysta energia, ale to nie zawsze faktycznie ma miejsce. Natomiast wydaje mi się, że jakby efektywność energetyczna i oszczędzanie energii to niestety zawsze było takie trochę brzydkie kaczątko transformacji energetycznej.
Unia Europejska zawsze umieszcza cel efektywności energetycznej, zawsze, znaczy już od 2007 roku, odkąd pojawiły się pierwsze cele klimatyczne 20-20-20, chodziło o 20% udziału energii z OZE, 20% redukcję emisji i 20% właśnie efektywności energetycznej, czyli obniżenie zużycia energii o 20%. Cele emisyjne są stale podwyższane, natomiast problemem z celem efektywności energetycznej jest to, że mimo iż teoretycznie jest on najłatwiejszy do osiągnięcia i najbardziej ekonomicznie uzasadniony, to on nigdy nie jest osiągany. I z tym mają problem wszyscy, to znaczy w Niemczech bardzo często cyklicznie jakby pojawia się taka debata o tym, że no fajnie, że mamy rozwój odnawialnych źródeł, ale dlaczego nie wykorzystujemy tego najbardziej oczywistego rozwiązania, jakim jest po prostu obniżanie zużycia energii. Odpowiedź jest w gruncie rzeczy dość prosta, dlatego że obniżenie zużycia energii nie opłaca się systemowi energetycznemu, to znaczy firmom energetycznym. Jest po prostu, jakby no, z ich punktu widzenia, to jest zmniejszenie tego tortu, który stanowi o ich zyskach. Także tego nie wspierają. Natomiast z punktu widzenia obywateli jest to absolutnie najłatwiejsze, coś, po co możemy rzeczywiście sięgać sami, chociaż umówmy się, zużycie energii w gospodarstwach domowych to jest tylko część i to w gruncie rzeczy niewielka część zużycia energii w Polsce, ale potencjał do efektywności energetycznej istnieje na każdym poziomie, to znaczy on istnieje również w firmach małych, średnich, dużych. W przemyśle energochłonnym jest bardzo ciągle jeszcze wysoki i wydaje mi się, że przemysł energochłonny akurat najpoważniej o tym myśli, przez to po prostu, że z ich punktu widzenia koszty energii to jest po prostu największa część kosztów stałych. Także mają jakby taki bardzo naturalny, racjonalny, ekonomiczny argument, żeby szukać oszczędności. No ale oprócz tego bardzo ważne jest też poszukiwanie oszczędności w sieciach. Polskie sieci są niedoinwestowane i zaliczają wyraźne straty przesyłowe, także dużo energii, która jest produkowana, jest po prostu tracona. Tak naprawdę, gdybym miał doradzać polskim decydentom w sektorze energetycznym, to wydaje mi się, że zacząłbym od powiedzenia tego, że trzeba przede wszystkim jako priorytet postawić poprawę i rozbudowę sieci. I sieci przesyłowych wysokiego napięcia, i tych średniego napięcia, i tych dystrybucyjnych na poziomie jakby odbiorców indywidualnych, dlatego że tak naprawdę na każdym z tych poziomów są problemy. I jeżeli chcemy przestawić polski system na tą energetykę przyszłości, która będzie, wiadomo, bardziej rozproszona i być może będzie zawierała element smart grids, czyli połączenie w jakiś sposób, digitalizację całego tego systemu, tak żeby koordynować popyt i podaż i dostosowywać je do siebie. Do tego wszystkiego potrzebna jest sieć, która będzie dużo bardziej zagęszczona. W tej chwili Polska ma jedną z najrzadszych sieci w Europie. Ma też jedną z najmniej stabilnych sieci w Europie. Także wydaje mi się, że sieć to jest ten pierwszy krok, dlatego że tylko to umożliwi integrację odnawialnych źródeł energii w skali całego kraju. Rozbudowa interkonektorów, czyli tych połączeń transgranicznych, tak jakby mówiąc metaforycznie mostów z zagranicą, też tak naprawdę jest bardzo opóźniona. Od 2006 roku mówi się o budowie ewentualnych połączeń z Niemcami, ale to jakby jeszcze dalej nie ma miejsca. Także tu jest ogromny tak naprawdę potencjał do dalszego rozwoju, więc sieć i efektywność energetyczna to na pewno są bardzo, bardzo ważne rzeczy, o których musimy rozmawiać jak najwięcej. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Kacper Szulecki, członek redakcji Kultury Liberalnej, pracownik Uniwersytetu w Oslo, profesor Centrum Badań Energetycznych w Norweskim Instytucie Spraw Zagranicznych. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!